Dzień dobry. Witam Państwa tradycyjnie, jak każdą niedzielę, aczkolwiek ten film i to nagranie tworzę w piątek. W piątek, gdzie słoneczko jest przepiękne, piękna pogoda, aż się żyć chce. I chce mi się żyć, dlatego że zdrowie moje kapitalne, dzięki również Państwa dobrym energiom, które mi przesyłaliście z całego serca. Wielkie dziękuję. Drodzy Państwo, przed nami kolejne 7 dni. Zaczniemy od 27 dnia stycznia, skończymy na drugim dniu lutego. W tak zwanym międzyczasie, konkretnie w niedzielę, prześlę Państwu tradycyjnie wykaz dni i godzin pustego biegu Księżyca na cały miesiąc luty. Może ktoś coś planuje otworzyć, jakaś inauguracja. Chodzi o to, żeby nie wpaść w pułapkę pustego biegu Księżyca. I jeszcze tak krótko. Byłem pod wrażeniem przemówienia nowego już prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena. Szczerze powiem, że ujęło mnie to jego przemówienie, szczególnie kiedy akcentował jedność i wspólnotę i odwagę, która nam jest konieczną w obecnym czasie, byśmy przeciwstawili się dyktaturom na świecie. Walka o wolność, równość, braterstwo, połączenie się będzie wielkie mieć znaczenie w najbliższym okresie czasu. Tam, gdzie taki nieprzyjemny również incydent, ponieważ Joe Biden nie tak dawno zresztą porównał Polskę niestety do Białorusi i Węgier. W związku z tym demokracja i wolność słowa na każdym kroku jest stępiona. Wszyscy, którzy są przeciwko obecnej władzy, są pod lupą i konsekwencje można sobie tylko wyobrazić, jakie spotkają tych, którzy znowuż startują na ulicach z demonstracjami kobiet, tak jak to było wczoraj, gdzie już policja, pałki, gaz w użyciu. Coś strasznego. Ja mam świadomość, że dzisiejsza władza ma się ku upadkowi i to z wielkim hukiem. Trzymam za to kciuki i tego nie ukrywam, bo to, co się dzieje w naszym kraju, już nie mówię o Białorusi, bo to nie mój teren, o Węgrzech również, ale faktycznie stało się wielkim dziadostwem. W związku z tym odchodzę od polityki, nie będę tutaj wnosił jakichś informacji tyczących polityki. Raz jeszcze serdecznie witam sympatyków astrologii Feng Shui na kolejnym naszym spotkaniu i tradycyjnie trzymam kciuki za kapitalne zdrowie i za spokój. Szanowni Państwo, tyle wstępu. Zapraszam teraz do wysłuchania prognozy na każdy dzień przed nami. Dzień 27 stycznia. Szanowni Państwo, Księżyc u siebie w znaku raka, czyli brak ochoty na podjęcie ważnych decyzji. Strach w cudzysłowie przed odpowiedzialnością, bo nie daj Boże ta decyzja będzie błędna i wina spadnie na nas. W związku z tym nie ktoś inny podejmie decyzję, a my będziemy mieć święty spokój. Rzeczą oczywistą jest, że tradycyjnie również raczek, tak jak wspomniałem w poprzednim naszym spotkaniu, jest w cudzysłowie grymaśny, jeśli chodzi o potrawy. Wybór potraw to ma być zdrowe, to ma być bogate w witaminy, a nie byle co. Tego raczej nie będziemy mieli ochoty zjeść. Drodzy Państwo, o 8 rano punktualnie, czyli między 7 a 9, piękny aspekt Księżyca z Neptunem. I to również potwierdza, jeśli włączymy logikę, że
nie będzie nam się chciało podjąć decyzji, bo one są zbyt ważne. Ja nie chcę tej odpowiedzialności. Ale, drodzy Państwo, Księżyc w Trygonie z Neptunem wyłącza nam logikę. I tam wewnętrzna nasza mądrość nabiera potęgi, nabiera znaczenia. W związku z tym, jeżeli o tej porze dnia, między 7 a 9 rano, dacie sobie chwilę ciszy, by zamierzony plan, krótkoterminowy, długoterminowy, jak pokierować tym tematem, tam odnajdziecie odpowiedź. Księżyc w Trygonie z Neptunem to jest tak potężna intuicja, która dzięki naszym opiekunom dociera do nas i przy chwili spokoju i ciszy odtworzymy te informacje telepatyczne nawet, które do nas docierają. I będziemy mieli odpowiedź na to, którą drogą iść. Siódma, dziewiąta, wyciszyć się i posłuchać swojego wnętrza, swojego, mówiąc językiem prostym, anioła stróża. I kolejne dwa aspekty jeszcze w tym dniu doświadczymy. Mianowicie około 16. Słońce w opozycji z Wenus i około 19. Przepraszam, nie Słońce, tylko Księżyc oczywiście. I około godziny 19 Księżyc w opozycji również z Plutonem. Drodzy Państwo, pierwszy aspekt, opozycja Księżyca z Wenus ma taką tendencję, byśmy przekroczyli granice, no na przykład zakupów. Ograniczyli się, bo nam wszystko będzie mogło się podobać. I jeszcze chciałabym mieć to, czy chciałbym mieć tamto. Drodzy Państwo, opozycja jest negatywnym objawieniem tych energii. W związku z tym będziemy mieć, tak jak powiedziałem, ochotę trochę poszaleć, bo masę rzeczy nam się podobać będzie, ale po upływie tego okresu czasu, kiedy aspekt trwać będzie, wyrzuty sumienia mogą nas dopaść, bo tak naprawdę to nam no, nie było tak bardzo konieczne. Czyli oszczędność i rozwaga po obiedzie. I ostatni aspekt Księżyca w opozycji z Plutonem. No szanowni Państwo, te nasze odczucia wewnętrzne, które towarzyszyły nam od samego rana, mogą sprowokować nas do takiego no, niekorzystnego pomysłu, jeśli tak można to określić, byśmy odwzajemnili się komuś, kto nam nie tak dawno zrobił jakąś krzywdę. Pamięć trwać będzie o tym zdarzeniu, o tej sytuacji, której doświadczyliśmy. Ale podpowiadam, jeżeli tak czujecie, to nie idźcie w stronę wet za wet, oko za oko, tylko po prostu spotkajcie się z tym kimś i wyjaśnijcie sytuację, że powiedział tak i tak, zrobił to i to, kto na, i ta, to zdanie, ta sytuacja wielce mnie skrzywdziła. W związku z tym niech zaniecha w przyszłości tego typu postępowania, bo to mnie boli, po prostu mnie boli. I wydaje mi się, że idąc w tę stronę, uruchamiając ten obszar załatwienia sprawy, po pierwsze, wyrzucimy z siebie napięcie, a po drugie, sprowokujemy, nie chcę powiedzieć zmusimy, tego kogoś, by powiedział jedno słowo, przepraszam. I o to w tym wszystkim chodzi. Nie wojujmy. Nie odwzajemniajmy się, tylko po prostu pokażmy rzecz, jak do nas dotarła, w jakim momencie usłyszałam, czy usłyszałem pewne zdanie, które mnie po prostu zabolało i trwa do dzisiaj. I jeśli ujawnimy te energie, które tam w nas siedzą i gotują w nas całe szczęście,
to usłyszymy słowo przepraszam, temat przestanie istnieć. Polecam, jeśli oczywiście taka sytuacja się w Państwa życiu wydarzy, w tym dniu, w środę szczególnie, wrócić do tematu. I cóż jeszcze? Pusty bieg księżyca rozpocznie się od 18:56, przeniesie się na czwartek. Dzień korzystny dla roczników świnek, kozy, zająców. 11. Urzędnik otwierający. I w tym właśnie dniu wielce korzystnie będzie podpisać wcześniej przygotowaną jakąś umowę, jeśli oczywiście jest to w granicach Waszego zainteresowania, rozpocząć pracę na ślub, korzystny dzionek, wszelkie otwarcia, inauguracje do godziny 18:56, do początku pustego biegu księżyca. Polecam. Natomiast odradza się w tym dniu wszelkie prace ziemne i uczestniczenie w ceremonii pochówku, pogrzebu. Tyle o środzie. Dwudziesty ósmy dzień stycznia. Pusty bieg księżyca zakończy się 3:55. O tej właśnie porze księżyc będzie mieć ingres do znaku lwa, czyli ochota na zarządzanie. Lew to król oczywiście. I jak tu teraz pogodzić? Kolejne aspekty tego dnia. Około godziny 12, drodzy Państwo, księżyc w opozycji z Saturnem. No właśnie, przecież to Saturn rządzi. Saturn trzyma nas w ograniczeniach. Ma zrobić to, to, a brońcie Panie Boże zrobić tego. Tego Ci nie wolno. I księżyc, tam nasze wnętrze odczuwanie, w opozycji do tych właśnie restrykcji, nakazów i zakazów. Bunt, zdenerwowanie i brak spokoju. Brak poczucia bezpieczeństwa również. Taki dwugodzinny okres czasu. Kolejny aspekt. Około godziny 16. Księżyc kwadratura z Uranem. Uran buntownik, rewolucjonista. Księżyc w kwadraturze z tą właśnie planetą. No, spięcie. Saturn zwycięży prawdopodobnie i nie będziemy buntować się ani starać się zarządzać innymi ludźmi, ponieważ nasz rozsądek weźmie górę i nie będzie chciał mieć kłopotów. Ot, po prostu przeżyjmy ten czas, szczególnie do godziny 17. Jest to pora dnia apogeum pięknego układu, który trwać będzie przez cały dzień. Wenus w koniunkcji z Plutonem. Szanowni Państwo, Jennifer Rush śpiewała wielki przebój, potęga miłości. I w tym właśnie dniu, jeżeli oddamy się tej potędze miłości, to wcześniejsze aspekty krótkoterminowe księżyca nie będą nas tyczyć. Będziemy zainteresowani, by nasze uczucia i uczucia naszych najbliższych dały nam wszystko, czego potrzebujemy i prawdopodobnie ci, którzy mogą dać to wszystko, tak postąpią. I vice versa. Jedyna tylko uwaga, że Pluton od wieków życzy sobie i pragnie oddania całkowitego. Wszystko albo nic. I przy tej koniunkcji Wenus z Plutonem tak się właśnie może objawić. Z jednej strony wielkie uczucie, wielka miłość, a druga strona medalu, jak tak popatrzymy na swojego partnera czy partnerkę, okaże się, że ona jest zamknięta
ogranicza nas i nie daje nam poczucia miłości, radości. Coś jest nie tak. W związku z tym możemy starać się różnymi sposobami, podstępem również, wymusić całkowite oddanie sobie. Informuję, żeby nie przekroczyć kolejnych granic rozsądku. A wielce możliwe to będzie, ponieważ ostatni aspekt tego dnia, księżyc w opozycji z Jowiszem. Właśnie jest to przekraczanie granic rozsądku. Ja mogę wszystko. Mnie się nic złego stać nie może. Szanowni Państwo, no jeżeli w tę stronę pójdziecie, to spotkacie się z rozczarowaniem. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas jest wolną istotą. I jeżeli czuje tę wielką miłość, to ją okaże. Jeżeli z jakiegoś powodu nie czuje jej, a cały czas gra jakąś rolę, to tej miłości nie okaże. Grać będzie w dalszym ciągu. Nie podda się woli Plutona. A Pluton nie będzie tolerować takiego stanu rzeczy. W związku z tym dzień wielce newralgiczny, utożsamiany z energiami, które z jednej strony oczekiwać będą wielkiej miłości i oddania partnerowi, a z drugiej strony może się tak zdarzyć, że nie doświadczymy tego. Spotkamy się z oporem. Dziwny dzień, ale tak to się może objawić. Szczególnie jeśli, tak jak powiedziałem, koniec dnia, opozycja księżyca z Jowiszem. Wydawać nam się będzie mogło, że każdy sposób, żeby załatwić sobie sprawę, będzie korzystny. Okaże się, że nie do końca. I szanowni Państwo, co najbardziej istotne, pełnia księżyca. Zostawiłem te informacje na koniec, jeśli chodzi o astrologię, ponieważ ona mi pięknie spasuje z klimatami opisanymi przez Feng Shui. Wiadomą rzeczą jest, że pełnia kończy i zamyka. Do pełni możemy działać na szeroką skalę. Pełnia kończy. Dane tematy, dane obszary życia, poziomy życia. Koniec. I wiadomą rzeczą jest, że jak księżyc jest w Lwie, to tym samym opozycja wodnik, a słoneczko wodnik. Czyli lew chce zarządzać, wodnik chce być wolny. I opozycja, która będzie właśnie rzucać nas z jednej strony w drugą stronę. Zaprzestańmy w tym szczególnie dniu podczas pełni księżyca. Zaprzestańmy i wyciszmy ochotę do zarządzania innymi ludźmi. Pokazać swoje nadymane ego. Tak jak to przez 4 lata mieliśmy okazję obserwować u Donalda Trumpa. U tej krańcowej postaci w stosunku do Joe Bidena. Nadymane ego ponad wszystko. Dobrze. Szanowni Państwo, cóż jeszcze? Dzień będzie korzystny dla roczników szczurka, małpy i smoka. Koniki, ostrożniej trochę w tym dniu. I nie zarządzajcie. Odpuśćcie sobie. Dajcie drugiej osobie wolność. Niech ona decyduje o sobie. I co mi się tutaj podobało? I podoba. 12 urzędnik zamykający. Czyli współgra, energia Feng Shui z astrologią. Pełnia, zamyka. 12 urzędnik czyni to samo. Zamyka. Czyli nie inaugurujmy,
nie rozpoczynajmy żadnych nowych tematów, nie uruchamiajmy nowych obszarów. Starajmy się zakończyć to, co jeszcze trwa. Znakomity dzień, żeby właśnie postawić kropkę nad i. I tyle o czwartku. Dwudziesty dziewiąty dzień stycznia, w piątek. Zaryzykuję. I powiem, że to może być jeden z najprzyjemniejszych dni w styczniu. Drodzy Państwo, księżyc w znaku lwa. Król. Znakiem lwa włada, czy władcą jest znaku lwa słoneczko. Normalne. I jeden jedyny aspekt tego dnia. Słońce, które jest w wodniku w tym czasie. W koniunkcji z najpiękniejszą planetą. Z Jowiszem. No, możemy doświadczyć wyjątkowego dnia. Ten aspekt będzie trwać oczywiście cały dzień. Optymizm, uśmiech, szczęście, fart. Coś wspaniałego może nas spotkać w piątek, 29 dnia stycznia. Nawet hazard może być tutaj wielce atrakcyjny i możemy przytulić co nieco, ale nade wszystko, drodzy Państwo, zwrócimy uwagę na praworządność. Bo Jowisz między innymi jest planetą, która stanowi i ma baczenie na praworządność. Może być to również inauguracja wielkiego sprzeciwu przeciwko bezprawiu, łamania konstytucji, robienia z nami według woli tych, którzy są dzisiaj w cudzysłowie na tronie. Nie rozwijam znowu tematu, bo czasami mam taką ochotę wyrzucić siebie. Ale ja to mogę zrobić u siebie w domu, rozmawiając z kimś od tak face to face, a nie w programie publicznym. Mając świadomość, że tam obserwuję te filmiki, jeden czy drugi, uprzejmie donoszę, że ten gościu to tam jest wielce niebezpieczny, czy no... Mówi rzeczy niepotrzebne, dlatego wstrzymuję się od dalszych komentarzy. Akcentuję jedynie praworządność. Będzie pod lupą konstytucja, kodeks, a nie wydumki. Dobra, znowu się rozpędzam, okej. Drodzy Państwo, dzień fantastyczny, jak powiedziałem. Dużo szczęścia, uśmiechu, optymizmu, radości. Wszystkiego, co najpiękniejsze. Korzyści materialnych również. Szczególnie tyczyć to będzie roczników bawołów, kogutów i węży. Kozy, nie przesadzajcie w tym dniu. I drodzy Państwo, pierwszy dzień po pełni księżyca. Wróć. Nie, dobrze mówię. Pierwszy dzień po pełni księżyca pod panowaniem pierwszego urzędnika ustanawiającego. Wielce korzystnie rozpocząć coś nowego. I pierwszy dzień po pełni, czyli tak zwany rozpoczyna się okres siania czegoś nowego. Współpracuje tutaj Feng Shui i astrologia, idąc w tę samą stronę lub jadąc po tych samych torach. Świetne energie, by rozpocząć coś nowego. Rozpocząć pracę, otworzyć biznes swój. Inaugurację. Cudowny dzień w piątek. I przy tej koniunkcji Słońca z Jowiszem
Szczęściarze będą ci, którzy rozpoczną coś nowego. Dalekie podróże, wielce wskazane. Rozpocząć leczenie, jeśli ktoś czuje taką potrzebę, żeby zadbać o własne zdrowie, rozpocząć te tematy i te obszary właśnie w piątek. I negocjacje wszelkiego typu, jak również i odwiedziny, wielce korzystne będą w piątek. Natomiast prace ziemne, burzenie, niszczenie, kończenie już nie. Rozpoczynamy. Dzień wcześniej powinniśmy zakończyć. A teraz inaugurujemy. O piątku, cudownym piątku. Tyle, co mam do powiedzenia. Trzydziesty dzień stycznia w sobotę. Pusty bieg księżyca od 2:54 do 9:04. Księżyc wpadnie. I drodzy Państwo, panna, perfekcjonistka, drobiazgowość, szczególnie dba o niuanse, porządek. Władcą panny jest Merkury, również inteligencja. Na wysokim poziomie inteligencji. I drodzy Państwo, ten Merkury właśnie w piątek, władca znaku panny, wchodzi w retrogradację, czyli w ruch wsteczny. I panna przyzwyczajona również do tego, że gdzieś musi mieć kłopot, jakiś dylemat, coś, z czym należy się rozprawić, poukładać, uporządkować. I Merkury, jeśli wejdzie od soboty w ruch wsteczny, powyciąga wszystkie sprawy, które zostały zamiecione pod dywan, albo gdzieś tam wydawać nam się mogło, że były mało istotne. Nie zajmowaliśmy się tym. W momencie, kiedy księżyc jest w pannie, a władca znaku panny, Merkury, rozpoczyna ruch wsteczny, czyli będzie odtwarzał, wyciągał te tematy, których nie zakończyliśmy, zbagatelizowaliśmy, no po prostu tam damy sobie spokój. Od soboty już nie, drodzy Państwo. One powrócą. I drugi ważny aspekt, księżyc w trygonie z Uranem około 20. Tutaj zainteresują nas wszelkie nowe możliwości rozwikłania naszych kłopotów, załatwienia tych kłopotów, pozbycia się problemów. I mówię to również w odniesieniu do Feng Shui. Drugi urzędnik uprzątający. Księżyc w pannie, która sprząta. I drodzy Państwo, Merkury w retrogradacji. Drugi urzędnik w tym dniu panować będzie uprzątający. Należałoby, jeśli nie zakończyliśmy czegoś do pełni księżyca, w tym właśnie dniu, w sobotę, uporządkować swoje życie, pozbyć się relacji, których już mamy serdecznie dosyć, pozbyć się nałogu, pozbyć się przyzwyczajeń, które denerwują nasze środowisko i my mamy również świadomość, że one są jakieś takie dziwne. No. Zlikwidować. A nade wszystko, jeśli będzie taka opcja, poddać się zabiegom, operacji, usunięcia z naszego ciała wszystkiego, czego już nie chcemy. Co nam przeszkadza, co nas boli, operacje w tym dniu i zabiegi będą wielce korzystne, przeprowadzone z powodzeniem. Cóż jeszcze, drodzy Państwo, tak ogólnie rzecz ujmując, zakończmy w sobotę wszystko, co jeszcze się wlecze gdzieś tam za nami
jak piąta kula u nogi. Nie będzie nam już do niczego potrzebna ta kontynuacja. Zróbmy koniec, postawmy kropkę na i. Zróbmy miejsce na nowe. Po prostu. Niekorzystnie w tym dniu będzie zmiana miejsca zamieszkania, oficjalne otwarcia, rozpoczęcie pracy, jak i rozpoczęcie dalekiej podróży. Czyli sprzątajmy i niczego nie inaugurujmy w tym dniu, ponieważ nie ma miejsca. Trzeba posprzątać, żeby zrobić miejsce. Sobota w takich energiach przyjdzie nam funkcjonować. Trzydziesty pierwszy dzień stycznia. Niedziela nie tyle kończy tydzień, co i cały miesiąc. Księżyc w dalszym ciągu wpadnie. I rzeczą oczywistą jest, przepraszam, ale panna i ja, strzelec, kwadratura. W związku z tym ja nie mam dużo wspólnego z cechami panny, jeśli w ogóle cokolwiek mam. I oczywiście, no, tradycją jest, że coś tam przegapię, czegoś nie dopowiem, coś przekręcę, pomylę słowo, no bo ja nie jestem panną, ja jestem strzelcem. Szanowni Państwo, zapomniałem powiedzieć o rocznikach, które będą zadowolone z soboty, mianowicie tygrysy, koniki i pieski. Dzień fartowny dla Was, natomiast małpki w sobotę jest ostrożniej niż zazwyczaj. Dobrze, przechodźmy teraz do niedzieli 31 dnia stycznia. Księżyc w pannie. I drodzy Państwo, 6 rano. Księżyc trygon z Marsem. Potężne, pozytywne energie. Będziemy naprawdę mieli ochotę wybiec gdzieś bez względu na pogodę, przemaszerować ileś kilometrów, przebiec trochę może, a jeżeli sytuacja i klimaty na dworzu pozwolą, oddać się fizycznym zajęciom. Łyżwy, narty, sanki, biegi i tak dalej. Będzie nas roznosić od samego rana. Wielce pozytywne energie. Księżyc w trygonie z Marsem. I kolejny aspekt, który nas otoczy swoimi energiami około godziny 18. Księżyc w opozycji z Neptunem. I tutaj, drodzy Państwo, szczególną uwagę należy zwrócić na to, co słyszymy, widzimy i niestety czujemy. Dlatego, że to będzie patrzenie na świat przez mąconą wodę. Łatwo nas będzie oszukać. Uwierzymy w teorie spiskowe, uwierzymy w nieprawdę, ponieważ tam we wnętrzu będzie zamazane. Niewyraźnie będziemy odbierać rzeczywistość. Dlatego informuję, że około godziny 18, a dokładnie między 17 a 19, jeśli dotrą do Państwa jakieś nowe informacje, to wcale nie muszą one być prawdą. Należy się raczej spodziewać, że to będzie fałsz, kłamstwo, obłuda i łatwo nas będzie oszukać. Nie musi to tyczyć, oczywiście, roczników, zajączków, kozy i świnki, natomiast koguciki, no zwróćcie uwagę, co się dzieje dookoła nas, Was, kogo słuchacie, o czym mówicie, bo i Wy również możecie wpuścić kogoś, mówiąc językiem prostym, w kanał, powiedzieć jako nieprawdę i tym podobniej. W niedzielę ostrożniej, bardzo proszę. Trzeci urzędnik wypełniający. Podpisać umowę przygotowaną wcześniej. Wielce będzie korzystnie. Rozpocząć dietę korzystnie. Domowe przyjęcia również przebiegać mogą wielce sympatycznie. I
Drodzy Państwo, ważne dla wierzycieli. Przypomnijcie się własnym dłużnikom, że są Wam coś winni. Będzie to dzień i klimaty energetyczne opisane na ten dzień, wielce skuteczne, by zmusić dłużnika do oddania Waszych należności. Nie poleca się w tym dniu, natomiast rozpoczęcie czegoś nowego, urlopu, studiów, kursów, warsztatów. W tym dniu nie będzie to korzystne. I oczywiście wszelkie sprawy prawne, nie wchodzić w te klimaty. No i już przestać zajmować się swoim ciałem. Operacje, zabiegi, usunięcia również w niedzielę nie będą tak korzystne, jak tego oczekujemy. I oczywiście przypomnę, że za chwilę zobaczą Państwo na cały miesiąc opisane dni i ich godziny pustego biegu Księżyca. Poniedziałek, rozpoczęcie nowego tygodnia i pierwszy dzień lutego, rozpoczęcie nowego miesiąca. O godzinie 12:26 Księżyc przejdzie do znaku Wagi. I nie ukrywam, że się cieszę, że tak się stanie. Drodzy Państwo, przez cały dzień utrata energii. Słońce w kwadraturze z Marsem. Może przesadziliśmy z tymi ćwiczeniami, z biegami, z aktywnością fizyczną w niedzielę, a w poniedziałek będą tego skutki. Totalny spadek energii. Nic nam się nie będzie chciało. Przez cały dzień ten aspekt trwać będzie. I szanowni Państwo, ważnym jeszcze będzie czas około godziny 13:30, ponieważ Wenus wyjdzie ze Skorpiona, przepraszam, z Koziorożca, blokował Koziorożec, Wenus, i wejdzie do swojego trygonu, czyli do trygonu w układzie z wodnikiem, trygon powietrza. Wenus, żywioł powietrza i wodnik również żywioł powietrza. Wenus odetchnie, bo Koziorożec ją blokował. I w wodniku poczuje się naprawdę doskonale, wspaniale, wolną. Będzie decydować o sobie, a my razem z nią. Sprawi nam przyjemność robienie tego, czego oczekujemy, na co mamy ochotę. Bez konieczności przestrzegania nakazów, zakazów i tak dalej, bo przez ten ostatni okres czasu Koziorożec tak właśnie zablokował Wenus. Drugą planetę, jeśli chodzi o przesyłanie nam wszystkiego, co piękne. Jowisz na pierwszym miejscu, a tak zwana Minor na drugim miejscu Wenus. Szanowni Państwo, nic ponadto nie stanie się, jeśli chodzi o energie opisywane przez astrologię, nic ważnego. I przejdźmy do Feng Shui. Dzień korzystny dla roczników smoków, szczurów i małpek, pieski, no możecie czuć, wielkie zmęczenie i brak ochoty na jakiekolwiek działanie. Czwarty urzędnik, równoważący. Pertraktacje. Szczególnie odnosi się to do tych z Państwa, którzy czują się na niższej pozycji. Nie są adekwatnie do swoich starań wynagrodzeni. Tam, gdzie czujecie się niedobrze,
niedoceniani, to proszę w tym dniu właśnie iść do swoich przełożonych, do ludzi, którzy decydują, ustawiają wam warunki życia, pracy, po to, żeby upomnieć się o swój znakomity czas. Wystartować z niższej pozycji do tych, którzy są tam gdzieś, do szefów wysoko i poprosić o poprawę wynagrodzenia, warunków pracy i tym podobnie. W domu również, drodzy Państwo, często się zdarza, że ktoś rządzi, a ktoś jest podwładnym. W związku z tym ten bunt lub sprzeciw do takiego zachowania można w spokoju powiedzieć, w czym rzecz, że się czuje źle z różnych i przedstawić dowody. Ponadto, drodzy Państwo, rozpoczęcie budowy, jak i dalekiej podróży będzie korzystne w poniedziałek, pierwszego dnia lutego. Wszelkiego rodzaju niszczenia, burzenia, uczestniczenie w pochówku, w pogrzebie, a nade wszystko sprawy poświęcone kodeksowi prawa, czyli nie idźmy do doradców prawnych, bo to nie spotka się z takim efektem, którego oczekiwaliśmy. Sprawy prawne i kodeksu prawnego unikać w tym dniu. Można będzie rozpocząć budowę, jak i dalekiej podróży. Ja bardzo Państwa przepraszam, że ja tak stękam, kwękam, czytając to, co jest napisane. Dzisiaj jest piątek, tak jak powiedziałem, nagrywam ten film. We wtorek miałem, tak jak co miesiąc tradycyjnie od 6 lat, kolejny zastrzyk w oko. W związku z tym tradycją jest, że około tygodnia moja jakość widzenia jest bardzo słaba. Po tygodniu dzięki temu zastrzykowi oczywiście wszystko wraca do normy. Ale miałem zastrzyk przedwczoraj. Proszę wybaczyć i o łaskawość zrozumienia, bardzo proszę. Cóż jeszcze, drodzy Państwo? Nie. Rozpoczynajmy. Gnębienie innych ludzi. Jeżeli jesteście szefami, dyrektorami, prezesami jakiejś firmy, czy w domu czujecie się królem, to w momencie, kiedy księżyc już będzie w znaku wagi, waga dąży do równowagi i urzędnik również. Z niższej pozycji proszę upomnieć się o warunki swojego bycia. Tyle o poniedziałku. Drugi dzień lutego, we wtorek. Księżyc w dalszym ciągu w znaku wagi. I drodzy Państwo, przywita się z Wenus. Piękny czas, piękny dzień, żebyśmy poszli w kierunku swoich zapotrzebowań, swoich wyborów. Dzień, który może wnieść w nasze życie dużo radości, zadowolenia. Korzystny dzień, bez żadnych negatywnych energii, połączeń księżyca. Znakomity czas, żebyśmy się spotkali, porozmawiali z przeciwnikami i adwersarzami, znaleźli konsensus. Znakomity dzień kolejny. Drodzy Państwo, tyczyć to szczególnie może ręczników, węży, kogutów i bawołów, świnki. No, trochę starań należałoby w tym dniu wnieść, żeby dzień zakończył się wielce pozytywnie dla Was. Piąty urzędnik, stabilizujący wszystko, co rozpoczniemy w rozumieniu planów długoterminowych, rozpoczęcie pracy, zatrudnienie pracownika, inauguracja własnego biznesu. Nie ma pustego biegu księżyca, można będzie spokojnie inaugurować tego typu rzeczy. Wszystko, co się odnosi z długą
z długim planowaniem na długi okres czasu. Inauguracja w tym dniu wielce korzystna. Cóż jeszcze? Wizytę u lekarza. Wielce również korzystna. Podpisać umowę. Też prawdopodobnie ta umowa, długoterminowa szczególnie, wniesie w życie wiele korzyści, satysfakcji i radości. Odradza się w tym dniu prace ziemne, wyruszanie w daleką podróż, jak i zmianę miejsca zamieszkania. Ale ponad wszystko Feng Shui informuje i ostrzega, że będzie to dzień, w którym narażeni zostaniemy na kradzieże i zagubienia ważnych dokumentów, pieniędzy i tym podobniej. Z rozwagą proszę mieć oczy dookoła głowy, czy gdzieś tam coś, jakaś sytuacja jest taka niepewna, coś od nas chce, wyłudzi, czy za mocno się przyciska, żeby nam wyciągnąć jakiś portfel, czy portmonetkę. Na to proszę zwrócić uwagę. Być ostrożnym 2 dnia lutego. I drodzy Państwo, w ten sposób zakończyłem wtorek, 2 dzień lutego, tradycyjnie 7 dzień, o którym Państwu opowiedziałem. Mam wielką nadzieję spotkać się za tydzień, w kolejną niedzielę, a do tego czasu tradycja. Trzymam kciuki za spokój i kapitalne zdrowie. Tego Państwu życzę z całego serca. Raz jeszcze dziękuję za wizytę na moim kanale i serdecznie pozdrawiam. Do widzenia Państwu.